przyjadę do Państwa dzisiaj w jednym podstawowym celu. W celu, który może składać się z kilku elementów, ale przede wszystkim, że przyjadę do Państwa, żeby osobiście podziękować Państwu za to zaangażowanie się i za udział w wyborach i za takie wielkie, liczne głosowanie na naszego kandydata Andrzeja Dudę. Chciałem osobiście Państwu wszystkim podziękować na ręce Pani Wójt i Państwa ręce złożyć podziękowania dla wszystkich mieszkańców gminy Jasienica Rosielna. To jest jeden z najlepszych wyników w Polsce, proszę Państwa, dlatego specjalnie przyjechałem, żeby podziękować, złożyć podziękowania dla wszystkich mieszkańców całej gminy, ale na ręce Pani Wójt Urszuli Brzuszek za ten znakomity wynik. Zaapelować jeszcze o mobilizację jeszcze większą, bo pamiętamy, że 5 lat temu, 10 lat temu zawsze w Jasienicy Rosielnej wyniki były najlepsze dla naszych kandydatów. Jestem tym mieszkańcom wdzięczny za to, że oni się tak aktywują, tak się mobilizują, że tworzą taką wspólnotę. Ja po prostu w tym wszystkim tylko pomagam. Jest mi bardzo miło, że nasza gmina Jasienica Rosielna stanowi taką społeczność, której da się zmobilizować wszystkie siły, zmobilizować działania w momencie, jak jest taka potrzeba. I tutaj zawsze powtarzam, że jest to gmina, w której dominują wartości patriotyczne, w której wartości nadrzędne, jak Bóg, honor, ojczyzna jest tą wartością bardzo pielęgnowaną, ja zawsze to powtarzam. I ci ludzie, mieszkańcy naszej gminy, jak najbardziej żyją naszymi tutaj problemami i chcą, aby wspólnie wygrać te wybory, popierają bardzo pana Andrzeja Dudę i myślę, że wynik, który osiągniemy w drugiej turze, będzie jeszcze wyższy niż wynik pierwszej tury. Życzylibyśmy sobie tego i oczywiście zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Jestem przekonany, że Andrzej Duda wygra. On moim zdaniem odpowiada najlepiej za podstawowe, główne oczekiwania większości Polaków. Godnie żyć w bezpiecznej Polsce. Za to powinien, o to powinien troszczyć się prezydent Polski, myśląc o tym, żeby dbać o wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, nie tylko o tych z dużych miast, czy bogatych, czy jakichś, powiedzmy, bardzo wybitnych ludzi, a szczególnie obejmować troską tych, którzy tego wsparcia najbardziej potrzebują.